Po zakończeniu wojny był członkiem zgrupowania oddziałów leśnych 7 Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem kapitana Henryka Flamego Bartka. Został zamordowany we wrześniu 1946 roku w Starym Grodkowie w wyniku operacji komunistycznego aparatu bezpieczeństwa państwa o kryptonimie Lawina. Operacja Lawina była zbrodnią komunistyczną bez precedensu. Starannie zaplanowaną przez aparat bezpieczeństwa państwa kombinacją operacyjną mającą na celu likwidację struktur 7 Śląskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych zgrupowania pod dowództwem majora Henryka Flamego Bartka. Duża aktywność Narodowych Sił Zbrojnych na Żywiecczyźnie, począwszy od 1945 roku, okazała się dużym problemem dla władzy ludowej. Miejscowi funkcjonariusze OB, dygnitarze partyjni, niejednokrotnie tracili życie za partyzantów. Udane akcje zbrojne i ekspropriacyjne, a wreszcie legendarna defilada, którą żołnierze Bartka zorganizowali 3 maja 1946 roku w Wiśle z okazji święta 3 maja, niejako zmusiły władze komunistyczne do pracowania planu likwidacji zgrupowania. Działania te rozpoczęto przez wprowadzenie w środowisko Narodowych Sił Zbrojnych agentów, wśród nich majora Łomigłowy, kapitana Lawiny, który nawiązał kontakt z łącznikiem Bartka, Janem Ćwiczałą z Dolin Emi. Po ich spotkaniach dokonano ustaleń, że zgrupowanie przeniesie się na pogranicze Nisy Łużyc, gdzie mogłoby prowadzić dalsze działania dywersyjne. Agent B podkreślał, że to rozkaz wydany przez dowództwo obszaru Zachód, co ostatecznie przekonało dowódcę Narodowych Sił Zbrojnych o konieczności ewakuacji. Pierwszy transport żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zgrupowania Bartka został wysłany prawdopodobnie 6 września. Dotarł on do majątku Scharfenberg, nieopodal Mareszowic Wielkich. Partyzantów zakwaterowano w pałacyku, gdzie podano jedzenie oraz wódkę ze środkiem odurzającym. Wczesnym rankiem teren otoczyła kilkudziesięcioosobowa grupa żołnierzy sowieckich oraz funkcjonariuszy UB. Zabito strażnika do pomieszczeń i rzucono granatę. Po krótkiej wymianie ognia NSZ-owcy zostali rozbrojeni, rozebrani, a następnie zabici strzałem w głowę. Drugi transport wyjechał między 10 a 15 września. Grupa licząca co najmniej 30 osób została przewieziona do Grodkowa. Po doświadczeniu z uciekinierami z Mależowic tym razem postanowiono dokonać eksterminacji poprzez wysadzenie baraków powietrza. W tym celu przed umieszczeniem w nim żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych budynek zaminowano. Eksplozja nastąpiła nad ranem. W jej wyniku prawdopodobnie wszyscy zginęli. Trzeci transport miał miejsce w drugiej połowie września. Miejscem docelowym tym razem okazała się Dąbrówka Hubertus. Przywiezionych umieszczono w budynku gospodarczym, znajdującym się nieopodal zameczku myśliwskiego. Mord przeprowadzono metodą sprawdzoną w Grodkowie. Okoliczni mieszkańcy podają w relacjach, że 26 września około 5 rano usłyszeli wybuch, a następnie broń maszynową i rozmowy prowadzone po rosyjsku. Wspominają, że ludzkie szczątki i fragmenty odzieży były znajdowane w lesie jeszcze kilka tygodni po wydarzeniu. Parę miesięcy później na miejsce zbrodni przyjechali żołnierze, którzy zebrali pozostałe szczątki i wywieźli w nieznanym kierunku. Instytut Pamięci Narodowej od 2001 roku prowadzi śledztwo w sprawie mordu popełnionego przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych zgrupowania Bartka. W jego toku ustalono wiele faktów oraz dokonano odkrycia miejsca wtórnego potajemnego pochówku szczątków zabitych w Mależowicach Wielkich. W roku 2016 dzięki współpracy pionu śledczego z Biurem Poszukiwań i Identyfikacji rozpoczęły się prace archeologiczne IPM, w wyniku których ujawniono szczątki, które zginęły w Grodkowie. Do dnia dzisiejszego nie odkryto miejsca pochówku ofiar trzeciego transportu. Szczątki świętej pamięci Rudolfa Mojeścika zostały odnalezione w marcu 2016 roku w
podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN w Starym Krotkowie. Wprowadzić. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Gromadzimy się na liturgii pogrzebowej, by modlić się za świętej pamięci Rudolfa Mojeścika, prosząc, by dobry Bóg przyjął go do swego królestwa. W imieniu księdza proboszcza, księdza Romana Berkę, pragnę serdecznie na tej dzisiejszej uroczystości powitać wszystkie poczty sztandarowe. Witam serdecznie pana majora Pawła Wacha, reprezentującego dowództwo 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Witam serdecznie pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka, zastępcę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Niezmiernie miło, że na wspólnej modlitwie jest pani Janina Żagan, wicestarosta cieszyński. Witam pana Stanisława Kubiciusa, przewodniczącego Rady Powiatu Cieszyńskiego, pana Jerzego Pilcha, wójta gminy Brenna, pana Krzysztofa Wieczerzaka, zastępcę wójta
gminy Jasienica, panią Grażynę Gaszek, radną gminy Jasienica, sołtysa sołectwa Świętoszówka. Witam serdecznie rodzeństwo i rodzinę świętej pamięci Rudolfa Nowieścika. Witam organizacje kombatanckie, harcerzy, mieszkańców Górek Wielkich oraz was wszystkich zgromadzonych na tej liturgii pogrzebowej. Chcemy właśnie oddać naszą modlitwę w intencji świętej pamięci Rudolfa. Na początku tego spotkania chcielibyśmy przeprosić za wszystkie słabości i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię Zawsze-Dziewicę, wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, na modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuści się nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Ponieważ na ziemi Tobie wierzył i ufał, wprowadź go do prawdziwej ojczyzny i daj mu szczęście bez końca. Przez Chrystusa, Pana naszego. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby nam wraz z Nim wszystkiego nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Jezus Chrystus, który poniósł za nas śmierć, co więcej zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk, czy prześladowanie, głód, czy nagość, niebezpieczeństwo, czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo, dzięki temu, który nas umiłował. Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Jerusalem, i w tym na Boga.
Tak również dał Synowi, aby miał życie w sobie samym. Przekazał mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego. A ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia. Ci, którzy popełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Oto słowo Pańskie. Jak już słyszeliśmy przed Mszą Świętą 13 kwietnia 1929 roku na świat przychodzi świętej pamięci Rudolf, który po zakończeniu wojny był członkiem zgrupowania oddziałów leśnych 7 Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem kapitana Henryka Flamego, pseudonim Bar. Został zamordowany we wrześniu 1946 roku w Starym Grodkowie. Jego szczątki zostały odnalezione po 70 latach podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN w Starym Grodkowie. Moglibyśmy powiedzieć, że długo czekał na ten dzień. Tak samo jak długo czekała Polska, by godnie pożegnać swojego syna. Pragnę dziś na początku tego mojego rozważania przywołać słowa proroka żyjącego w VI wieku przed narodzeniem Chrystusa. Tym prorokiem jest Ezechiel. Jemu przypisuje się księgę o tej samej nazwie. W swojej wizji pisze tak. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów. Oto ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. Z Ezechielowym proroctwem stajemy dziś wokół trumny świętej pamięci Rudolfa, który za wierność Bogu i Polsce oddał swoje życie. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów. Ofiarujemy mu to, co dla nas najcenniejsze. Ofiarujemy mu naszą modlitwę, naszą wdzięczność, nasz szacunek. Ofiarujemy mu modlitwę pełną nadziei, że skoro umarł razem z Chrystusem,
razem z Chrystusem będzie żył w Królestwie Niebieskim. Gdzie są ich groby, Polsko? Gdzie ich nie ma? Ty wiesz najlepiej i Bóg wie na niebie. Znane nam są te słowa. Słowa te cytował święty Jan Paweł II, którego wczoraj przeżywaliśmy kolejny dzień papieski. Jan Paweł II cytował te słowa, patrząc na szczególny grób naszej ojczyzny Polski, grób nieznanego żołnierza. Jest to symbol polskich żołnierskich mogił. Na polskiej ziemi, ale i mogił żołnierskich na całym świecie. Także żołnierskich pochówków, tych nieoznaczonych mogiłą, niewyróżnionych Chrystusowym krzyżem, ukrytych, utajonych, bezimiennych. Takim grobem przez 70 lat był Twój grób świętej pamięci, nasz bracie Rudolfie. A jednak nadszedł dzień, kiedy to wszystko się zmieniło. Długo czekałeś na swój pogrzeb, ponad 70 lat. Twojej intencji płynie i płynąć będzie do Pana wieków nasza modlitwa o światłość wiekuistą dla Ciebie i dla wszystkich, którzy oddali życie za ojczyznę, o niewiędnący wieniec chwały. To dla Ciebie i Tobie podobnym, dla Was narodowe rocznice będą grzmieć wojskowe werble dla żołnierzy polskiej wolności, poległych na polu chwały. To z Waszego trudu, Waszego cierpienia, krwi, nieraz wzgardy, niepamięci, jakiej Wam nie szczędzili ludzie otwartych i przewrotnych serca, jak zapisze Pismo Święte, zrodziła się polska wolność. Dlatego ku Wam kierujemy te słowa, świadectwo szacunku i naszej wdzięczności. Chwała bohaterom, chwała Wam, chwała Waszym towarzyszom broni, tym, którzy polegli, zostali straceni i zamęczeni. Polska pamięta o synach i córkach swojego narodu, o tych, którzy złożyli najwyższą ofiarę, ofiarę swojego życia. Dla Ciebie, Polsko, i dla Twojej chwały, i dla Twojej niepodległości. Amen. Powstańcie. Bogu, naszemu Ojcu, który zaprasza każdego człowieka na ucztę zbawionych w niebie, powierzmy nasze prośby, aby pasterze Kościoła z wielką mocą głosili prawdę o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią. Ciebie prosimy. Aby nasz brat mógł cieszyć się oglądaniem Boga wieczności. Ciebie prosimy. Aby wszyscy, którzy doświadczają cierpienia, mogli być umocnieni łaską Bożą. Ciebie prosimy. Aby wszyscy zmarli, ci, którzy oddali swoje życie w obronie ojczyzny i wiary, mogli jak najszybciej dostąpić spotkania z Bogiem w niebie. Ciebie prosimy. Abyśmy sami byli przygotowani na spotkanie z Chrystusem. Ciebie prosimy. Boże, nasza nadzieja, Ty czekasz na nas w swoim królestwie. Daj nam to, co z wiarą Twoją wszechmoc prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
i całego Wszechmogący Boże, pokornie składamy Ci ofiarę za zbawienie Twojego sługi Rudolfa i błagamy Ciebie, najlepszy Ojcze, aby ten, który pokładał nadzieję w Twoim Synu dobrym Zbawicielu, znalazł nim miłosiernego sędziego, który żyje i króluje na wieki wieku. Pan z Wami i z Duchem Twoim górę serca abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, w Nim zabyły składana z nadzieja chwalebnego zmartwychwstania i choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Dlatego z aniołami, arkaniołami oraz ze wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi i wołają. Dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Romanem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twoim słudze Rudolfie, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna,
miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Wykażcie sobie znak pokoju.
Módlmy się. Panie Boże, Twój Syn zostawił nam w Najświętszym Sakramencie pokarm na drogę do wieczności. Sprawy nasz brat, który go przyjmował, uczestniczył w wiecznej uczcie Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Bardzo proszę pana profesora Krzysztofa Szczepczyka, wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej, o zabranie głosu. Na rodzinę naszego bohatera Rudolfa, czcigodny księża, szanowna pani starosto, panie, panowie, oficerowie, podoficerowie szeregowi Wojska Polskiego, Wojsk Obrony Terytorialnej, przedstawiciele służb mundurowych, panie, panowie, droga młodzieży. Deszcz, jesienny deszcz, smutne pieśni gra, mokną na nim karabiny, hełmy kryje rdza. Śpiewały przed laty słowa znanej piosenki, znanego zespołu czerwonej gitary, starsze pokolenia Polaków. Piękna, wzruszająca piosenka. W dalszej części słowa mówią deszcz, jesienny deszcz, bębni, hełm stal, idź, młody żołnierzyku, gdzieś w nieznaną dal. 77 lat temu w swoją podróż gdzieś w nieznaną dal udał się młody żołnierz oddziału Narodowych Sił Zbrojnych kapitana Henryka Filonego, pseudonim Bartek. Udał się Rudolf Mojeścik. Wtedy, kiedy to się stało, we wrześniu 1946 roku, miał za sobą 17 lat i 5 miesięcy swojego życia. I był najmłodszy wśród tych blisko 100 żołnierzy oddziału NSZ Bartka, którzy gdzieś pod Baranią Górą wchodzili wtedy na stopnie zielonych, ciężarowych samochodów z plandekami. Wtedy wszyscy oni, także Rudolf, wierzyli w to, że wyjeżdżają na zachód. Wyjeżdżają na zachód, gdzie będą u boku generała Andersa kontynuowali walkę jak Wojsko Polskie z systemem komunistycznym. I żaden z nich nie wiedział, że wszyscy jadą na miejsce likwidacji, na straszliwe miejsce śmierci, wybrane już przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i UB w Katowicach do tego, żeby tam ich wszystkich uśmiercić. Grupę Rudolfa Mojeścika przewieziono na teren poniemieckiego lotniska Altgrodkau, dzisiaj stary Grodków, pod Grodkowem na Opolszczyźnie. Umieszczono ich w drewnianym baraku. Dzisiaj już wiemy, że pod tym barakiem założono także 7 min, potężnych ładunków wybuchowych, które połączone były kablem elektrycznym. Wokół baraku, o czym nie wiedzieli żołnierze NSZ-u, w lesie czyhali już
komunistyczni oprawcy gotowi do dokonania swojego zbrodniczego dzieła. W chwili, kiedy partyzanci spożywali kolację, nastąpił potężny wybuch, który uśmiercił naszych bohaterów. Dla pewności ci, którzy stali w lesie, strzelali jeszcze. A dowodem na to, że tak było, są ślady po kulach na czaszkach i na kościach tych, których tam w starym Grodkowie odnaleźliśmy. Oprawcy szybko zabrali szczątki, umieścili je w kilku dołach, zasypali je, wyrównali, spalili rzeczy, które do nich należały. I na tej polanie śmierci w starym Grodkowie na ognisku zapadła grobowa cisza. Każdy, kto tam chociaż raz był, wie, o czym mówię, bo to miejsce i dziś przeraża tą ciszą, którą tam panuje. Rudolfa Mojeścika znaleźli się po wielu latach, wiosną 2016 roku, kiedy przyjechaliśmy na polanę śmierci. Przez kolejne dni, tygodnie ziemia zaczęła ujawniać swoją mroczną, straszliwą tajemnicę sprzed lat. To wtedy, tam na wiosnę 2016 roku, najpierw z ziemi wyszedł, pojawił się orzełek wojskowy z czapki, orzełek w koronie. Potem był to krzyż harcerski, potem był to ryngraf z Matką Boską Częstochowską. Takie ryngraf, jak nosili ludzie z udziału Bartka, jak widzimy dzisiaj na piersiach Pocztu Sztandarowego. A potem widzieliśmy fragmenty, fundamenty tego wysadzonego w powietrze baraku, a potem już były szczątki. Domy śmierci ze szczątkami naszych bohaterów. Rudolfa odnaleźliśmy w domu numer 8. To dół, gdzie złożono szczątki kilkunastu żołnierzy. Rudolf był w tej warstwie najgłębszej. To oznacza, że ci, którzy go tam umieścili, włożyli go tam jako jednego z pierwszych. Wtedy, w 1946 roku. Także w tym dole, stosunkowo niedaleko od miejsca, gdzie były szczątki Rudolfa, był także taki dzień, kiedy odnaleźliśmy fragmenty munduru. Największy fragment miał przy sobie, czy w tym fragmencie znajdowała się kieszeń munduru. W tej kieszeni natomiast metalowy przedmiot skorodowany, który po oczyszczeniu dało się otworzyć. Po otworzeniu okazało się, że w środku mamy fragment gazety. A tam ktoś na tym niezadrukowanym jeszcze fragmencie gazety pisał słowa piosenki, które w Polsce wszyscy doskonale znamy. To są słowa, którego refren brzmi: wróć Jasieńku, z tej wojenki wróć. Nieskończony fragment. Tak jakby ktoś może pisał go wtedy, tej ostatniej nocy przed wyjazdem na zachód. Nie powrócił ani Jasieniek, ani Karol, ani Franek, ani Antoś, ani Rudolf. Nie powrócili wtedy. Oni powracają teraz w wolnej Polsce, bo wolna Polska o nich się upomniała. Wraca po nich w różne miejsca. Miejsca kaźni, miejsca represji, miejsca śmierci. Odnajduje, identyfikuje, wkłada do trumny, żegna modlitwą i honorami, które są naszym bohaterom przynależne. Dzisiaj w Górkach Wielkich do domu powraca Rudolf Mojeścik. Powraca ze swojej podróży gdzieś w nieznaną dal. Powraca ze swojej wojenki, jak mówią słowa piosenki. Spoczywaj w pokoju, młody żołnierzyku.
zmarłego, świętej pamięci Rudolfa Mojaśnika, pragnę złożyć ręce pana profesora podziękowania wszystkim pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej, którzy przyczynili się do odnalezienia tych doczesnych szczątków naszego zmarłego brata. Choć wiemy, że jak mówi Słowo Boże, że dusze zmarłych są w ręku Boga, to jednak ważne jest to, aby oddać szacunek, cześć właśnie tym szczątkom w ciału człowieka. Dlatego cieszę się też bardzo, że możemy dzisiaj przeżyć tę uroczystość w naszym kościele parafialnym i złożyć naszego parafianina do grobu razem z jego rodzicami po 77 latach od jego śmierci. Jeszcze raz Bóg zapłać. Panie profesorze, za to słowo wszystkim pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej i Wam wszystkim tu obecnym, za tą modlitwę, za tą obecność, za to, że możemy w ten sposób oddać cześć, hołd, a przede wszystkim modlitwą, w modlitwie zawierzyć jego duszę Panu Bogu. Została zamówiona także msza święta od Katarzyny oraz Walczaków i Lanszczaków ze Szczyrku pod Magury. Również msze święte ze świętej pamięci Rudolfa będą odprawiane przez kolejnych 6 miesięcy, w trzecie, piątki miesiąca o godzinie 17, kiedy modlimy się za naszych bliskich zmarłych. A teraz chcemy pożegnać naszego brata Rudolfa. Powstajmy. Niech to ostatnie pożegnanie będzie wyrazem naszej miłości, ukoi nasz ból i umocni nadzieję. Kiedyś bowiem z miłością i radością spotkamy ponownie naszego brata, tam, gdzie śmierć zostanie pokonana przez miłość Chrystusa, która wszystko zwycięża. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę.
dla moich oczu słońce ziemi zgasło. W Tobie, mój Panie, znajdę pokój wieczny. Ty będziesz dla mnie niegasnącym światłem. Niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na Chrzcie Świętym. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego. Niech Bóg przyjmie cię do swojej chwały. Thank you.
stałe płotki, także no to jak wojsko wyjdzie. Szanowni Państwo, stormujemy teraz Dom Dużo. Thank you.